Miłośników fotografii przybywa i chyba nikogo to nie powinno dziwić. Warmia i Mazury to tereny, które dla artystów często są inspiracją. Tak też było podczas pleneru fotograficznego u źródeł rzeki Łyny. 19 kwietnia blisko 50 osób wyruszyło z aparatami, by zrobić jak najlepsze zdjęcie i spędzić czas na rozmowach o fotografii. Pogoda uczestników pleneru niestety nie rozpieszczała, ale pasjonaci fotografii z tym problemem sobie poradzili. Podczas spotkania znalazł się czas na spacer po rezerwacie przyrody źródeł rzeki Łyny. Organizatorzy Łyńskie Centrum Rozwoju Auna i Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur ze wszystkich zrobionych zdjęć wybiorą od 15 do 20 fotografii, które zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. Jej otwarcie zostało zaplanowane na początek maja. Fotografie zawisną na ścianach Nidzickiego Zamku. 6 czerwca wystawa zostanie przeniesiona do Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie.